Dobra, no to co? Halloweenowe przeceny, sprawdzamy. Przecenili z okazji Halloween. Na Steamie laguje ten Steam, nie da się nic sprawdzić. Słuchajcie, Dying Light, edycja jakaś super ekstra zajebista. 47 zł, nie posiadam go w bibliotece, ogólnie to jest bardzo fajna gra. Natomiast zwykły Dying Light 33 to jest 66%. Rainbow Six Siege 31 zł, nie wiem co ma to wspólnego z Halloweenem. Znaczy, no, po prostu niektóre gry nie mają nic wspólnego z... A, bo jest pewnie event Halloweenowy. Oni tam też mają event Halloweenowy, podpięli się pod to i to przecenili. Co mamy jeszcze? Dying Light Left 4 Dead 2. Co to znaczy? To jest taki dwupak? To jest taki dwupak chyba i to kosztuje 46 zł. PUBG 36 zł przecenione. Dead by Daylight. No, Dead by Daylight to jest fajna gra. Jak ktoś lubi multiplayerowe, takie niedługie rozgrywki, tam jeden ucieka, no to polecam. Może w ogóle powinienem też pograć sobie w Dead by Daylight teraz na dniach. Monster Hunter World. To jest gra, której nie kupiłem, ale całkiem fajnie się zapowiadała. Mi nie było dane spróbować, bo jakoś tak później stwierdziłem, że nie chcę w to grać, bo tam jest takie ładowanie jakichś potworów, szukanie i tak dalej. Dobra. GTA 5, dobra. 64 zł, Two Point Hospital, tu Fallouty to nie. Tak patrzę, co mnie interesuje i co dużą ma przecenę. Euro Truck Simulator ma też jakiś event. Graveyard Keeper, bardzo fajna gra. Taki indyczek. To jest 50% taniej. Hitmany, Black Desert Online, to wiadomo. Don't Starve Together, 21 zł. Tam jest masa jakichś skinów, nie skinów związanych też z Halloweenem, no bo ta gra tak sama w sobie ma. Swoją drogą, tak się zastanawiam, czemu Two Point Hospital jest przeceniany, bo to jest szpital, czyli że śmierć, że Halloween, a no. The Secret Nightboard to jest gra, która... Ha, no i właśnie, co, skończyła się oficjalnie, była premierę 24. Ona 64 już wyszła z bety. Tą betę można było ogrywać za darmo. I to jest gra, w której gracie podobnie jak w Dead by Daylight. Jest sąsiad jeden paskudny i dzieciaki paskudne. I dzieciaki próbują sąsiadowi robić na złość, a sąsiad próbuje ich ukatrupić. No i taka w sam raz na ten horrorek taki, no nie horrorek, na Halloween. Patrzę, jakie tu są gry jeszcze, ale to się tak chyba nie chce załadować. Czy załaduje nam się główna strona? Bo bardzo chętnie bym sprawdził główną stronę, o ile się nam załaduje. O, załadowała nam się chyba druga strona. Czyli The Forest 43Z jest przeceniony. Kerbale 75% przecenione. Rust jest tańszy za 80. Do Rasta wrócimy jeszcze w tym roku, se pogramy, myślę, że będzie git. Torchlighty, Terrarie. O, i teraz mi się tu załadowało, bo to strasznie długo się ładuje. Klikniemy i poczekamy, aż po prostu się nam załaduje jeszcze ta podstrona cała. Podobno z Free Weekend Star Citizena się zaczął, tak? Dobra, tutaj jest, ja nie wiem, to jest prawdopodobnie zlagowane, bo tu jest cały ten... Czy to jest wyprzedaż, ten event Halloweenowy? I można sobie w tej postaci zobaczyć mniej więcej, co jest na sprzedaż. Natomiast tak, tutaj eventy w jakich grach są? W DCicie, w Black Club Halloween, potem w Dying Light jest jakiś event, w Horrific Halloween, w Hancie, a No tak, w Dead by Daylight jest Stranger Things, jakieś takie potwory ze Stranger Things są. Miscreated też ma event. I tak dalej. Gry horrory, czy są przecenione? To jest fajna gra. Depth, to jest gra, gdzie jest się rekinem i się poluje na nurków i nawzajem. Little Nightmares, bardzo przyjemna. The Evolution 2, Observer. Okej. Okay. Halloween Events in Non-Horror Games. O, proszę, czyli są jakieś eventy Halloweenowe w grach, w których
Ogólnie nie jest strasznie, czy nie są to po prostu horrorowe gry. Natomiast są horrory na VR i co? No to jest taki mój temacik VR-owy, ale ja tak w horrory nie gram. Natomiast jest jakiś Frosty Nights, Boogeyman, Horror of... No myślę, że to taki Adrianek, myślę, że Slayprox by ten... Don't Knock Twice, Emily Wants to Play, no to są takie VR-owe, sztampowe. Okej, okay, więcej eventów w grach niehorrorowych. Gry horrory typowo zostały przecenione i 90% tutaj przecena poszła. Hide or Die, Echo, Dead Rising, Darkwood, horrory free to play. O właśnie, free to play horrory. Friday the 5th Killer Puzzle. Co to jest za gra darmowa? To nie jest piątek 13? Nie ładuje nam się. To się nie ładuje. Dobra, no to cóż, no to sprawdźcie sobie wszyscy generalnie. Myślę, że za pół godziny, za godzinkę będzie git, będą już ceny załadowane i tak dalej, nie będzie to muliło, bo to strata czasu w tym momencie. To i tak niech wam nie wykupi ani tych gier wszystkich, ani się to nie skończy do pierwszego dnia. No. A, jeszcze Star Citizen, tak? Ale to Star Citizen na weekend, czy z okazji Halloweena? To nie wiem, to nie sprawdziłem. O, tu jest jakiś duszek. No.